Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wodan i wracamy po przerwie do twierdzy. Zostały nam dwie misje i powiem wam, że przed chwilą jak tylko włączyłem tą grę, usłyszałem: witaj lordzie, twoja twierdza w końcu doczekała się gospodarza i zrobiłem się tak miło z tego powodu, bo w końcu znowu jestem w twierdzy i mogę nagrać te dwie ostatnie misje. Dzisiaj robimy misję numer 20, jest to lament i zgrzytanie zębów. A jak wiecie, no przez długi okres czasu nie było twierdzy, bo byłem zajęty innymi różnymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miałem potem urlop, no ale teraz już postanowiłem, że czas kończyć tą kampanię, bo no nie mogę pokazać, że nie wiem, nie potrafię zrobić dwóch misji ostatnich czy coś w tym stylu. Trzeba to po prostu zrobić i tyle, dlatego też zaczynamy lament i zgrzytanie zębów. A misja 20, lament i zgrzytanie zębów. Jeszcze raz, oczywiście. Twierdza. Czas panowania wilka zdawał się zbliżać ku końcowi. Coraz więcej hrabstw zrzucało jego jarzmo i przechodziło pod twoje panowanie. Prawda, że Duke Birkhart wprowadził twojego ojca w pułapkę, ale to ja przebiłem mu żołądek mieczem. Jeśli nadal marzy ci się zemsta, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Choć nie miałeś żadnych rozkazów od ser Długoręki, paliła cię żądza zemsty za śmierć ojca i nakazałeś swoim wojskom podążać naprzód. Na granicy kolejnego hrabstwa dogonił cię posłaniec od ser Długoręki. Cóż ty sobie myślisz? Przecież przykazałem ci postępować ostrożnie. Na otwartym polu nie masz żadnych szans w walce z wilkiem. Schroń się w jego opuszczonym zamku i powstrzymaj tam jego siły, dopóki nie dotrę do ciebie z posiłkami. Wysłałem tam już nasze oddziały, aby zbadały teren i zaczęły umacniać zamek. Wzmocnij swoje oddziały i sam zamek, a potem broń się na tej pozycji aż do przybycia ser Długoręki z posiłkami. Przyjdzie ci odeprzeć ataki całej armii wilka, a będzie to największe oblężenie, jakie dotąd widziałeś. Wysyłaj do boju rycerzy, gdyż mogą robić szybkie, krótkie wypady z zamku. Dobra, jak widzicie, jesteśmy już prawie na samym końcu, jesteśmy już na polach, na ziemiach wilka, no i skryliśmy się w zamku i teraz naszym zadaniem jest po prostu jakoś się obronić przed tą wielką, wielką, wielką armią wilka, która nas prawdopodobnie zatakuje kilka razy, bo jak wiadomo, czas przez ostatnią bitwą, czyli pewnie jakieś 2, 3, może 4 ataki. No ale dobra, wejdźmy na razie do gry, zapauzujmy, no i jak pierwsze to zrobię, to zmniejszę prędkość gry na trochę mniejszą, bo nie na początku musimy zrobić kilka bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj taki nawet fajny zamek, co muszę przyznać, że nie jest źle zbudowany. Ale ja zrobię wszystko inaczej. W jaki sposób? Jak widzicie, tutaj jest zniesienie, więc na nim będzie nam się najłatwiej bronić. Dlatego też całe wojsko stąd wycofam właśnie na to wzniesienie, na te wieżyczki i tutaj najbardziej to wszystko umocnię. Ale zanim to zaczniemy robić, no to muszę oczywiście zadbać o tych ludzi, którzy, no jak widzicie, to mają jakieś swoje budynki poza zamkiem. No jakbym je tam im zostawił, no to oczywiście by umarli po prostu bez żadnego sensu, po prostu tam by umarli i tyle. Dlatego też niszczę wszystkie budynki, które nie są mi w tym momencie potrzebne. Tu jeszcze mam to i w sumie to chyba tyle. Tu coś jeszcze jest, to też zniszczmy. W sumie to też mi się nie przyda, tak samo jak to i to i to. Koszary przeniesiemy gdzie indziej, bo tu i tak to wszystko zostanie zniszczone. No nie chciałem tak zrobić, nie chciałem tak, o Boże, otworzyłem zamek tutaj trochę, ale w sumie to i tak. No, czekajcie, przybliżę tą mapę, bo tak z daleka, jak widać, nie za bardzo to wszystko wychodzi. Dobra, ale większość tu mamy zrobione. Po pierwsze zadbajmy o ekonomię, bo... O, jeszcze, czekajcie, jeszcze jedno tutaj, żelazo. Po pierwsze trzeba zadbać o ekonomię. A jaką ekonomię najłatwiej utrzymać? No oczywiście, że chleb. Chleby są po prostu świetne. Ja od dłuższego czasu ich zawsze używam, jeśli chodzi o tutaj wzmocnienie mojej ekonomii, żeby po prostu wszystko dobrze i dużo lepiej działało, dlatego też zrobimy sobie takie coś. No i oczywiście kilka piekarni trzeba postawić, żeby jako tako dało tutaj radę cokolwiek uzyskać tego jedzenia do samego końca tej mapy. A przynajmniej mam nadzieję, że damy radę wytrwać z jedzeniem. Koszary, jak już mówiłem, przyniosę sobie gdzie indziej i zrobię je w tym miejscu. Do tego też kilka domków, nie wiem, tak z 3-4
4 więcej może. Dobra, więc mamy tu już większość zrobiony. Jeszcze to, co sobie zrobię, to kilku tutaj drwali, którzy wytną ten las, bo wtedy mi coś tutaj zawsze będę mógł zbudować. Dobra, teraz co ważne, tutaj zdałaby się kolejna wieżyczka, więc to sobie może usuniemy. A czy wieżyczkę usuniemy, usuniemy wieżyczki, tylko po prostu zrobimy miejsca więcej, ja tylko na początku może schody, bo jak schodów tu nie zbuduję, no to wszystko dupa i tyle, że nic tutaj nie dam rady z tym zrobić. Dlatego też tutaj budujemy sobie wieżyczkę. Niestety nie ma miejsca tutaj na większe wieżyczki, tu chyba też taka mniejsza wieżyczka musi powstać, no ale zawsze to wieżyczka, tak? Zawsze to coś tutaj się stanie, czekajcie, troszeczkę ją źle zbudowałem, dlatego też trochę ją przesunę, bo tu chciałem taki mały... A, teraz to mi potrzeba kamienia, ja pierdolę. A i czekajcie, czy zostawiłem sobie... Tak, zostawiłem sobie drewna na to, dobrze, bardzo dobrze. To ja w sumie chciałem tą wieżyczkę zbudować... W sumie to wiecie co, ja tutaj to źle zbudowałem, a ta wieżyczka wtedy większa... Nie taka większa, taka większa. O, właśnie w ten sposób zostanie zbudowana. A tu poprowadzimy mur do niej, żeby mogli ludzie wchodzić na samą górę. Oczywiście, dobra, to co bym jeszcze chciał zrobić, to bardzo tutaj dużo tego, zawsze to się przyda. Może jakichś chłopczyków tu ustawię. W sumie tam zniszczyłem jedną piekarnię, to zrobimy sobie tutaj dwie konowe. Dobra, i teraz co będę tutaj robił? Po pierwsze trzeba sprzedać, co jest niepotrzebne. A co jest niepotrzebne? Niepotrzebne są zbroje, bo ja rycerze nie będę robił, bo po co? Po co komu rycerze, jak można zrobić milion kuszników? Jakoś tak zawsze wolałem kuszników. No wiecie, kusznikami ustawię sobie na murach i będą wyrąbane na wszystko, co się rusza, co chodzi. Łuczników w większości też nie potrzebuję. Dobra, to co bym chciał teraz zrobić, to tak. Wziąć sobie tych wszystkich łuczników tutaj. A kuszników już na tą wieżyczkę. Żołnierzy tu. Pikinierzy to są ci. Teraz tak, tych wywalamy, żeby ich przerobić na kuszników. To wywalamy. To wywalamy. I to wywalamy, bo to nie jest nam potrzebne. Ci jeszcze niech tutaj wracają. Murów nie niszczę, bo to sami naprawią w lordzie, wracają na górę, bo jakbyś tam umarł przypadkiem, to im się wkurwi mi to bardzo, ale to bardzo. Dobra, oczywiście bierzemy szybko jak najszybciej, jak największą ilość kuszników, bo to właśnie oni będą bronić naszych włości. Tutaj zrobiłem błąd, bo powinienem ich dużo, dużo wcześniej zbudować, żeby nowi ludzie po prostu dochodzili tutaj do naszego zamku. No ale... To już taki mały błąd jest, no myślę, że damy sobie radę bez niego. Boże, cicho będzie wilk, bo zawsze to jest głośny. Mnie to wkurwia, że w twierdzy nie można tego jednego dźwięku przy wiadomościach zmniejszyć, bo no wszystko on cichutko ustawiony, nagle wilk przychodzi, no wkurwia to troszeczkę, no ale co zrobić. Dobra, to co chciałem jeszcze sprzedać, to oczywiście żelazo, które no nic z żelaza nie będę robił. No i tak samo tutaj smoła, o właśnie, jeśli chodzi o smołę, to tutaj jeszcze mam smołę do zbudowania. Więc czemu by nie wykorzystać tego, że tutaj coś jeszcze jest i zbudować sobie? Zawsze to będzie jakiś dodatkowy dochód kasy. I właśnie, jeśli chodzi o dochód kasy, to dochód kasy będzie z podatków i z żywności oczywiście na minus... Znaczy żywność na plus 8, a podatki na minus 8. I to powinno wystarczyć. Dobra, to sprzedajemy. Teraz widzę, że mogę kupić sobie kolejnych kuszników i zaraz będziemy mieć już około 40-50 kuszników na murach. A to już jest siła, z którą trzeba się liczyć. Każda armia już będzie miała duże problemy z rozwaleniem takiej właśnie armii kusników. To co bym chciał jeszcze zrobić, to na pewno wilcze doły, bo to w ogóle będzie takie trochę śmieszne, że wilk no straci bardzo dużo jednostek na właśnie wilczych dołach. No ale one będą tutaj, bo jak widzicie, tu jest wejście na tą wieżyczkę, więc trzeba sobie tutaj bronić trochę, no bo jednak jakbym nie obronił tego wejścia na wieżyczkę, no to by mogli tam się tam bardzo łatwo wbić. Okej, już mnie atakują. Trochę szybko mi się wydaje, ale myślę, że dam radę do czasu, aż oni tutaj przyjdą. No to jeszcze myślę, że zbuduję tych koło 10, 20, 30 kuszników. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno dużą ilość. Tu mam drugą wieżyczkę. Ilu ich jest tam? No powiem wam, że na tym Werhardzie, na bardzo trudnym poziomie jest dużo wojsk, ale damy radę tam, nie macie się bardzo tym przejmować, jak widzicie żarcie jest, wszystko jest, jedyne co to bym chciał więcej wilczych dołów, więc na razie wydamy trochę kasy na wilcze, na drewno, żeby zbudować te wilcze doły, potem drewno będziemy mieli oczywiście od drwali, których tu zbudowałem i prawdopodobnie długo do nas właśnie to drewno dojdzie, przyspieszmy czas już na maksa, na 90, bo nie wydaje mi się, żebym jakiekolwiek tutaj problemy miał z walką z wilkiem w tym momencie. Chociaż mogę się mylić. Weźmy sobie tutaj trzech łuczników tutaj. Dlaczego? Ponieważ jak widzicie, tu mam troszeczkę smoły, więc oni w razie czego coś tam tutaj z tą smołą zrobią. Tak samo w sumie myślę, że... A nie, ci to chyba tutaj trafią. Są tak, trafią. Dadzą radę, to jest bardzo dobrze. Dobra, więcej kuszników, proszę bardzo.
9, na tą wieżyczkę możecie wchodzić. No i właśnie jak widzicie, biegnie wielka armia wilka, no i w sumie powinna tutaj umrzeć po drodze. Tutaj ci się przebili, ale wilcze doły, jak widzicie, powinny dać radę. Ci zostaje wyrżnięci, zanim ci dojdą, powinni zostać rozwaleni. No wiadomo, że stracę trochę tych murów i tak dalej, no ale to, o Boże, te wieżyczki nie są dla mnie ważne. Najważniejsze są dla mnie te wieżyczki, a na te zasięgu wojska wilka nie powinny mieć. Chociaż jeżeli się stanie, że będą miały, no to... To nie wiem, co się stanie, przegram prawdopodobnie. Nie no, nie przegram, dam radę na pewno. Czekajcie, bo tutaj widzę, że jest taka jedna mała sprawa, że oni są nie na wieżyczce, tylko na murach, więc bądźcie na wieżyczce. Na wieżyczce jest lepiej, panowie, naprawdę. Potwierdzone info i tak dalej. Dobra. No 10... O Boże, coś tu, jakiś kabel mi spadł. Odładowarki, dobra, myślałem, że już coś się stało, że mi, nie wiem, kabel mikrofonu uciekł czy cokolwiek. Uciekł, może uciekł, jak może kabel od mikrofonu uciec. Wypadł z tego, w sumie z mikrofonu. Ale nie no, słyszycie mnie, widzę, że tutaj na po prawej stronie na Audacity, tak? Audacity, tak, a że wszystko dobrze działa, dobra. Panowie, na górę, jakbyście mogli wejść tutaj jeszcze. Wy, panowie, możecie się spadać. No, nawalajcie w te wieżyczki, co mnie to obchodzi. Tu jaka klinica jeszcze siedzi, no ale właśnie, my się nimi nie interesujemy, bo po co? Czas leci powoli, więc my w tym momencie po prostu zajmujemy się dalej budową wojska, ekonomii, kuszników i jeszcze raz, czy tam jeszcze 30 razy kuszników. Bo tak naprawdę to właśnie, no, kusznicy są tutaj najważniejsze. Kusznicy plus wilcze doły, które działają bardzo, ale to bardzo dobrze. No podatki, tutaj miałem tam 29. Tylko to ja właśnie teraz kupiłem tyle kurz i zbroi, a nie mogę, nie mam farsy, żeby kupić sobie ludzi tak naprawdę. Czyli żeby wyszkolić kuszników. No ale już coś tam zdobyłem, dobra. To są chyba ci, chyba wszystkich złapałem, 18 kolejnych. W sumie tych 18 mogą na tych murach tutaj siedzieć. Mógłbym użyć baga, żebym na jedną wieżyczkę skończoną ilość kuszników wrzucać, ale nie chcę oszukiwać, wolę tak to zrobić ręcznie, normalnie, fajnie tutaj poustawiać sobie ludzi. Chociaż, nie, tylko te łuczniki sobie dostanie. Tutaj to jest taka, wy jesteście na łucznicy, taka ostatnia deska ratunku, w razie czego jakby ktoś wbił się to na górę, żeby właśnie otoczyli lorda, no i umierali za niego tak naprawdę. Wilk za chwilę będzie atakował drugi raz, tak mi się przynajmniej wydaje. W tym razie, o, 195 drewna, jak pięknie. Ale tu będzie naszpikowane po prostu tymi wszystkimi, tymi wilczymi dołami. Po prostu, no, nikt się nie przebije, a jak się przebije, to i tak wygram. Jak widzicie, ci sobie stoją, ale... fajnie mi to. Ale muzyka w tej grze to jest coś pięknego po prostu. Ja od zawsze mówiłem, że w starych grach muzyka była, no moim zdaniem, przynajmniej dużo, dużo lepsza niż tych nowych. W tych nowych więcej jest nacisku na takie, nie wiem, wybuchy i tak dalej, a mniej właśnie na taką otoczkę, czyli na taką właśnie muzykę, która jest, no, piękna po prostu. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, chociaż w sumie jakby było za głośno, to i tak by się nic nie stało, bo przynajmniej będziecie słuchać pięknej muzyki. Tak mi się wydaje. O, jeszcze jakiś jeden gościu poleciał. No i widzicie, podjedzie tylko od razu, pyk, pyk, pa, 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 bełty lecą z każdej strony i zabijają go oczywiście od razu na samym miejscu. Dobra, 9 kuszników nowych, niech bije na górę. Tu już, o Boże, tu już kolejny atak leci. No, ci kurde kopacze mogą nam troszeczkę tutaj napsuć, ale jeśli nie, chociaż w sumie nie, bo tutaj nie wejdą, bo widzicie, moje wieżyczki są bronione przez te głupie kamyczki tutaj takie, znaczy głupie, to są bardzo fajne kamyczki, bo one są wyżej, co nie? Więc po prostu kopacz nawet jak wejdzie, to on prawdopodobnie nie uderzy w ten mur, uderzy właśnie w tą ziemię, no to tak samo jakby, nie wiem, doszedł do wody, czy doszedł tutaj do skały, czy doszedł na przykład do tego, no to też nie przebije tego, przecież nie pochowa się pod. No więc widzicie, co się teraz dzieje. Idzie wojsko, idzie teraz grupa halabardzistów, czy pikinierów, no, padła cała. Idzie tutaj mała grupka tego, no to też padną, no co prawda, no, tutaj ta linia trebuszy jest coraz bliżej, ale nie sądzę, żeby mieli zasięg ciągle do moich wieżyczek, więc jebać je, nic nam nie zrobią, żyjemy dalej, damy radę, oczywiście. 377 golda, bardzo mało złota, no ale zrobiłbym więcej hatek, żeby mieć więcej z golda z podatków, ale to by się wiązało z tym, że miałbym przerąbane, jeśli chodzi o żywność. No a ja z żywności za dużo tutaj, no trochę mam miejsca jeszcze tutaj na jakieś farmy czy coś w tym stylu, ale nie jestem pewien, czy chcę się tak bawić bardzo w tą żywność.
Jest dobrze, myślę, że damy radę. Ile mamy tych kuszników? 125, 125 kuszników, to jest strasznie dużo. To jest strasznie dużo na takiej małej ilości miejsca. Jeszcze do tego mają dużo, dużo większą przewagę w wysokości, bo mało, że mają wieżyczki, to mają jeszcze właśnie wyższą pozycję, jeśli chodzi o ziemię, w ogóle o teren, więc nic się tu nie stanie. W ogóle nam mąka. 66, no to w sumie mógłbym więcej piekarni co najwyżej zrobić. Bo czemu by nie? Niech sobie tam będą. Dobra, 724 golda, więc w sumie starczy mi na pewno na 10 kusz też? Czy nie, kusz chyba już nie kupię. Nie, kusz już mi brakło, ale bardzo, bardzo mało, więc za chwilę to sobie osiągniemy też. No i teraz musimy tylko czekać na 200 golda na wykupienie tych wszystkich kuszników. W sumie mógłbym coś sprzedać, ale czy ja mam coś do sprzedania? Mam jakąś smołę na przykład do sprzedania? No, mam 4. W sumie 4 smoły to jest... No, 60 golda, to w sumie nie tak źle. Więc czekamy teraz tylko na 50 golda i już mamy, już możemy tych 10 kuszników wyszkolić. 10 kuszników, 135 na murach. Po prostu pięknie. Po prostu pięknie. No i czekamy oczywiście na ostateczny atak wilka, który za chwilę zastąpi, więc tylko 3 ataki będzie. Jak widzicie, trebusze nie mają w ogóle zasięgu do nas. Nie wiem, co jest z taranami. Bardzo możliwe... Cicho bądź. Bardzo możliwe, że one już po prostu tarany przeważnie atakują właśnie wieżyczki lub bramy. A bram nie ma. Ja nie mam bram, bo po co mi bramy? U mnie jest wolność wstępu i tak dalej, strefa Schengen, można wchodzić, wychodzić. No ale walić to. Dobra. 266 gold. Nie, to już więcej. W sumie mogę wydać całe złoto, jakie mam jeszcze, na drewno, bo będę miał go wtedy bardzo dużo. I w sumie mogę zrobić coś takiego, że narobię tutaj jeszcze więcej tego. Bo czemu by nie, wilcze doły są fajne. No i tutaj już, nie wiem, 10-20 jednostek może umrze. Nie jestem pewien, ale jest taka... O Boże, ja tam nawet nie chcę... No nie, popatrzę. Patrzcie, w ogóle tutaj tych inżynierów... Ej, jak oni tutaj zbudują kolejną linię tych wieżyczek i tak dalej, no to może być ciężko, ale patrzcie, jaka to wielka armia idzie. No, ser długoręki miał rację, że w polu nie mamy z nim szans, no gdzie, my nie mamy aż tak dużej armii, może w następnym odcinku. Okej, taran powstał, ale cała reszta, jak, z tego co widzę, nic nie robi. Dobra, tu leci cała ta armika, czekajcie, bo ja tu mam w sumie jakiegoś łucznika. O, chyba za późno rzuciłem to. Tak, ale trochę spłonęło na pewno. Płoncie, a tutaj jak widzicie, o, patrzcie jak pięknie wilcze doły za tego zadziały. Ej ty, damo dworu, spieprzaj mi stąd, bo umrzesz tam jeszcze. Dobra, teraz tak, tych, którzy czekamy sobie, no w sumie kogo może podpalić? Tu niestety nie mamy zasięgu tak daleko, a też byśmy kilka ludzi by spłonęło tam. Palmy. Wiecie dlaczego na nich palę? Bo ciężko zbrojni, tak się wydaje, to o Boże, jaka wielka armia, ale oni są tak wolni, że zanim dojdą do moich kuszników, no to jak widzicie, zostaną wyszczelani, ja przynajmniej tak mi się wydaje, a tam jeszcze są wilcze doły, więc no offense, ale wilku, jesteś do dupy. Damy radę z tobą na pewno, patrzcie się tylko na to, jak to pięknie wygląda. Cała ta armia wilka zostaje właśnie niszczona przez moich kuszników. Pyk, paf i tyle, bełt za bełtem. Jak z karabinku po prostu. Bo chciałbym mieć tutaj w twierdzy jakiś taki mod, gdzie można dwa karabiny, na przykład Gatlinga czy coś postawić, takiej. Idzie kurde to ciężko zbrojnia, tutaj kurde nie wiem, bomba to mała jak w cywilizacji. A w sumie to było tak, właśnie teraz jak cywilizacji, miałem tą serię cywilizacji chyba polską, czy kimś tam to właśnie moi przeciwnicy jeszcze kurz używali, a ja tutaj bombę atomową na łeb, czy coś na stylu, że no może nie kurz akurat, ale byli bardzo zacofani w technologii. Dobra, w sumie to zostało nam jeszcze tutaj kilku. W sumie to czekajcie, wezmę sobie tych swoich łuczników, 27, chodźcie tutaj. I pójdziemy się z nimi nawalać. Okej, czekajcie. No to w sumie już nie musicie płacić podatków, teraz to w sumie macie podatki. O, na sam koniec, niech lud się cieszy, niech lud wiwiatuje, że przeżyliśmy, to wtedy damy im bardzo dużo, dużo tutaj wszystkiego. Okej, pójdziecie tam jeszcze dwóch. Pobiegamy sobie chwilę. Dobra, spadamy na wieżę, dawajcie. Na wieżę, bo lecą do nas. Dawaj ludzie, nie tracimy jednostek. A wy sobie strzelajcie w tamtych. Wow, patrzcie jak tu wielka ekipa leci. Ale wiecie co jest najlepsze? Że ta wielka ekipa, wszystko jedno co by zrobiła, ona nie może wejść na wieżyczki. Ani nie może wejść na siedzibę, więc no tutaj nie mają szans wygrać. Mogą sobie na razie podjechać tutaj właśnie w tym miejscu i stanąć i delić.
I słyszycie to, odparliśmy ataki wroga. Pięknie, 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 udało nam się. 20 misja zrobiona bez problemu większego. Dobra, strzelać. Jeszcze tych wszystkich wyrżnąć. Ba, 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 ba. O, jak to pięknie wyglądało na sam koniec. Jeszcze tamtych. Dawaj, 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 dawaj. Strzelać, agresywnie, agresywnie. Jep, 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 jep. Gonimy tamtych, gonimy tamtych. Trafię go? Trafię. Nie, nie, nie mogę wycelować, ser. Dobra, tego i tamtych jeszcze. Okej. Okay. Ci coś... Okej, trafiony. Trafiony. No i ci już znikną sobie. Uciekną, to będzie, że zabiliśmy wszystkich. Nie mogę wycelować. I powinno być, że wygraliśmy. Tak. Wszyscy wrogowie zostali zabici, więc no w sumie misja wygrana. Została nam jedna misja, chyba jedna misja, tak mi się przynajmniej wydaje. Misja 20. Zwycięstwo. Brawo, brawo, brawo. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda wszystko. Wow, stracone jednostki 0, czyli zrobiliśmy misję na maksa, tak w sumie. No w sumie, jeżeli... Można by się kłócić, nie wiem, że na przykład straciłem wieżyczki czy coś takiego, ale jeśli chodzi o jednostki, nie straciłem ani jednej. Ciekawe właśnie jakby tutaj, czy można by jakoś tak zrobić tą misję, żeby nie stracić ani jednej wieżyczki, ani w ogóle innego budynku i tak dalej, i tak dalej. Byłoby to trudne, ale może możliwe, nie jestem pewien. No ale gratulacje, poziom gry 15 tysięcy, czyli bardzo trudny. Stracenie jednostki 0, czyli na maksa zrobiłem tą akurat misję. I co dalej? Choć udało ci się zapanować nad tą ziemią, wilk wraz z silnym oddziałem umknął z kleszczy twojej obławy. Okej, okay, tak jak mówiłem, chyba już ostatnia misja, bo zostało wilkowi tylko jedno hrabstwo, które załatwimy w kolejnym odcinku. A jak na razie z wami się żegnam, dzięki za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, pa, see ya!